Witam w 241. części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, w której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa Damiana Maziarza pod tytułem U źródeł myśli libertariańskiej. I zanim zacznę, chcę podziękować wszystkim użytkownikom, subskrybentom za pomoc w przekroczeniu wreszcie po niemal 7 latach, bo w marcu bodajże, czy w maju, minie 7 lat, odkąd ten kanał został założony, więc jesteśmy już na dobrej drodze do rozwoju. Udało się wreszcie przekroczyć 1000 subskrypcji, jest ich 1005 na chwilę obecną i nieustannie rośnie, za co Wam bardzo dziękuję. Uważam, że to nasz wspólny sukces w propagowaniu i popularyzowaniu myśli wolnościowej i ogólnie wiedzy w społeczeństwie. Jednakże nie satysfakcjonuje mnie to w szerszej skali, bo musimy pamiętać, że myśl ta nadal jest mało popularna, nadal audytorium jest nikłe, nadal odbiór jest znikomy i nadal świadomość społeczna jest na bardzo, delikatnie mówiąc, mizernym poziomie. I nieprędko się ten trend zmieni, nieprędko się odwrócą wszelkie wskaźniki i takie, powiedziałbym, trendy historyczne, gdzie nasza idea zostałaby potraktowana z taryfą ulgową i być może gdzieś tam wdrożona, zaimplementowana. Mimo to w skali, którą dysponujemy, w której zmuszeni jesteśmy operować przy audytorium, które pozostawia wiele do życzenia, bo muszę wziąć poprawkę na to, że nie każdy dysponuje czasem wolnym i ma chęci, żeby pochylić się nad półgodzinnym czy godzinnym wykładem z myśli politycznej. To często nużące, angażujące intelektualnie w przeciwieństwie do jakichś rozrywkowych treści, więc jestem w stanie to zrozumieć, że nie wszyscy są potencjalnymi odbiorcami. Dziękuję również za donaty, z dotacji, które otrzymałem, a było ich dość sporo. Przez ostatnie 8 miesięcy udało się uzyskać aż 286 zł i 24 grosze, co jest kwotą niebagatelną moim zdaniem, bo jak na rozmiary mojego kanału, ta widownia jest bardzo hojna, za to też Wam serdecznie dziękuję. Ale przejdźmy już do tematu. Problematyka libertarianizmu pozostaje szerzej nieznana polskiemu audytorium. Libertarianizm jest relatywnie młodym i żywo prężnie rozwijającym się ruchem, cechującym się różnorodnością, złożonością prezentowanych idei. Przez wzgląd na powyższe zasadne jest poddanie go analizie i próbie systematyzacji, mającej na celu wprowadzenie w omawiane zagadnienie i wyposażenie czytelnika w podstawową wiedzę na temat libertarianizmu. Artykuł skoncentrowany będzie na ukazaniu korzeni libertarianizmu, wyłuszczeniu jego głównych nurtów oraz przedstawieniu kluczowych założeń. Główny punkt odniesienia dla myśli libertariańskiej stanowi kwestia wolności, która jest stałą osnową dysput w obrębie filozofii polityki, już od czasów starożytnych. Szczególny czas w debatach nad jej istotą przypada na czasy nowożytne. Wówczas to w ramach rodzących się koncepcji umowy społecznej myśliciele rysowali i starali się godzić dychotomię pomiędzy instytucją państwa a wolnością jednostki. Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau twierdzili, że relacje na linii państwo, jednostka cechuje permanentna, nieprzezwyciężalna opozycja, której negatywne implikacje można wszakże znacząco redukować. Na kanwie ich rozważań zrodziła się liberalna idea państwa, która charakteryzuje się wąskimi uprawnieniami. Na łonie libertarianizmu dokonał się rozwój, a z biegiem czasu emancypacja nurtu libertariańskiego. Jakkolwiek jego reminiscencji można dopatrzyć się w szeregu prądów ideowych, o czym dalej, sam termin upowszechnił się w USA w latach 70. XX wieku. Chociaż libertarianie z rewerencją odnoszą się do klasycznych liberałów, formułują zarzut, że liberalizm stępił swoje ostrze krytyki wymierzone w instytucje państwa, nasycił się naleciałościami właściwymi dla innych nurtów politycznych, oportunizmem,
przechodząc tym samym fazę licznych modyfikacji i ewolucji w stronę swojej degradacji, wyzuwających zeń wolnościową treść. W poczet przewin liberałów, libertarianie zapisują rehabilitację etatyzmu oraz zaaprobowanie pozostawienia pod auspicjami państwa, m.in. szkolnictwa, opieki zdrowotnej, bankowości, transportu czy poczty. Libertarianie wskazują, że liberałowie poniechali krzewienia wolnościowych pryncypiów, stając się jedną z politycznych afiliacji legitymizujących antywolnościową naturę państwa i zatrzymujących się w pół drogi pomiędzy wolnością a niewolą, idąc z państwem na aktywną współpracę i zmieniając oblicze liberalizmu w socjaldemokrację. Podstawowe założenia libertarianizmu. Libertarianizm można zdefiniować jako ideologię społeczno-polityczną, doktrynę ukierunkowaną na radykalną afirmację indywidualizmu i wolności, akcentującą nieograniczoną swobodę jednostki w samostanowieniu i zawiadywaniu własnością prywatną. Do korpusu konstytutywnych cech omawianego nurtu zaliczyć należy indywidualizm antropologiczny, znajdujący swą manifestację w myśli, że jednostka stanowi fundament bytu społecznego, a jej wolność nie może być ograniczana na rzecz żadnej wspólnoty, a więc również indywidualizm metodologiczny i subiektywna teoria wartości. Po drugie, umiarkowany antropologiczny optymizm, przekonanie, że natura ludzka nie powinna być powściągana przez tryby państwowe. Odmienną konstatację czynią m.in. konserwatyści, stawiając też, że niedoskonała natura człowieka domaga się zabezpieczeń w postaci instytucji, nad którymi kuratele sprawuje państwo. Po trzecie, nadanie prymarnego znaczenia wolnemu rynkowi, zespolonego z poglądem, że ingerencja państwowa w procesy ekonomiczne nieodzowny sposób prowadzi do ich wypaczenia. Po czwarte, sekularyzm polityczny objawiający się w tym, że osobiste motywacje religijne nie mogą znajdować odzwierciedlenia w przestrzeni publicznej za pośrednictwem aparatu państwowego. Po piąte, żywienie przekonania o nierozerwalności wolności osobistej i politycznej z własnością prywatną. Libertarianie nadają prymarne znaczenie prawom jednostki, wobec których pozostałe podmioty państwo, naród, społeczeństwo, rodzina, wspólnoty religijne nabierają wtórnego charakteru. Kwestionują oni uniwersalistyczne i organicystyczne wyobrażenia o naturze bytu społecznego. Nie uznają przeto realności ontycznej wyżej wymienionych wspólnot. Można tym samym rzec, że libertarianie mają proweniencję nominalistyczną, hołdując przeświadczeniu, że owe grupy są tylko sumą jednostek. Na niwie etycznej zaś gros libertarian skłania się ku uniwersalizmowi etycznemu, zasadzającemu się na uznaniu, że możliwe jest odczytanie obiektywnych powinności moralnych, spośród których najwyżej sytuuje się konieczność do przestrzegania prawa do samoposiadania, z którego wynika oczywiście nieagresja, czyli zakaz inicjowania przemocy wobec drugiego człowieka i jakby ingerencji w jego wolność, ani naruszania własności. Priorytetem libertariańskiego posłania jest obrona praw jednostki przed zdezawuowaniem ich na rzecz wzmiankowanych wspólnot oraz powściąganie zapędów państwa w zakresie poszerzania swoich kompetencji zmierzających ku omnipotencji, ku kontroli, ku totalitaryzmowi. Kluczową rolę libertarianie przypisują koncepcji katalaksji, czyli idei spontanicznego porządku oraz samorzutnego organizowania się jednostek i instytucji. Wedle libertariańskiej optyki genezą powstania wydajnych instytucji jest ewolucja i eksperyment. Probierzem zasadności ich funkcjonowania pozostaje aprobata jednostek, które weryfikują efektywność danych organizacji oraz określonych dóbr i usług. Drodze zawiadywania przed jednostkami poprzez państwowy interwencjonizm libertarianie przeciwstawiają zaś tezę o elastycznej zdolności człowieka do adaptowania się do dynamicznych warunków społeczno-ekonomicznych. Na główne libertariańskie antecedencje składają się klasyczny liberalizm, laissez-faireizm i anarchistyczny indywidualizm. Powinowactwo z klasycznym liberalizmem uwyraźnia się tym, że libertarianie recypują koncepcję samoposiadania jednostki i afirmację wobec własności
własności prywatnej. Gloryfikacja wolnego rynku łączy zaś przedstawicieli libertarianizmu z piewcami kapitalizmu spod znaku laissez-faireizmu francuskiego. Laissez-faireiści kwestionowali konieczność obecności państwa w sektorze ekonomicznym, oponowali przeciwko interwencjonizmowi, ujmowali oni rolę państwa w procesach ekonomicznych jako nocnego stróża, to jest postulowali ograniczenie jego aktywności do sprawowania pieczy nad zapewnianiem jednostkom możliwości do korzystania z przynależnej im wolności, do zawierania dowolnych transakcji handlowych, swobodnego zawiązywania umów i przepływu towarów. Ingerencje w pozostałe obszary laissez-faireiści interpretują jako niedopuszczalne. Kreśląc genealogię libertarianizmu, niepodobna nie napomknąć również o tzw. protolibertarianizmie. Mianem protolibertarianizmu określa się prądy myślowe, które antycypowały narodziny omawianego w niniejszym artykule nurtu. W poczet protoliberalizmu można zaliczyć m.in. francuskiego filozofa Étienne de Labuit, celującego w krytykowaniu instytucji państwa i akcentującego niemoralność sprawowania pieczy przez władcę nad społeczeństwem. Po drugie, filozofa i ekonomistę Frederica Bastiata, piętnującego koncepcję socjalistyczne i protekcjonistyczne, opowiadającego się za wdrażaniem rozwiązań sprzyjających rozwojowi wolnego rynku. Po trzecie, stronnictwo levelerów, czyli XVII wiek, działające pod egidą Johna Liburna i dążące do odebrania państwu pozycji monopolistycznej na niwie ekonomicznej i ograniczenia opodatkowania. Libertarianizm jest nurtem cechującym się niejednorodnością. Mozaika libertariańskich ruchów pozostaje nader zróżnicowana, zdywersyfikowana. Zaakcentować wtedy należy, że zaaplikowanie wobec libertarianizmu dychotomicznej optyki podziału na lewicę i prawicę jawi się jako rzecz wielce skomplikowana, o ile nie niemożliwa. Libertarianizm jako myśl na wskroś eklektyczna zespala w sobie bowiem pierwiastki właściwe dla stronnictw o prawicowych i lewicowych asocjacjach jednocześnie. Dezaprobata wobec opodatkowania zdawałaby się sytuować libertarian wokół środowisk prawicowych, natomiast wzmiankowane wyżej nominalistyczne ujęcie struktury społecznej pozycjonowałoby ich w szeregu prądów lewicowych. Dlatego tutaj nie ma jednoznacznej zgody na sytuowanie na stanowisku. Przenikanie się idei właściwych prawicy i lewicy utrudnia klasyfikację libertarianizmu. Ponadto skonstatować trzeba, że trudności w recepcji terminów prawica i lewica nastręcza nader bogata liczba ich desygnatów, które od czasów XIX-wiecznych znacząco się poszerzyły, zmieniły, ewoluowały oraz fakt, że współczesne ruchy o charakterze ideowo-politycznym cechują się dużym stopniem konwergencji. W celu aproksymacji terminu prawica częstokroć następuje odwołanie do stwierdzenia, że ruchy o prawicowej proweniencji z atencją odnoszą się do wartości takich jak tradycja, religia, własność prywatna, prawo, autorytet, naród, państwo. Jest to interpretacja dalece niewystarczająca, albowiem środowiska o prawicowym i lewicowym rodowodzie znamionuje ambiwalencja w interpretacji wspomnianych zagadnień, choćby w kwestii powinności państwa. Niektóre odłamy prawicowe postulują wizję państwa ukierunkowanego ekspansjonistycznie i militarystycznie, które działa protekcjonistycznie w gospodarce, inne natomiast aprobują wyłącznie państwo zmierzające w kierunku izolacjonizmu. Ponadto należy wyartykułować, że pojęcia prawica i lewica nie są pojęciami ze spektrum politycznej ontologii, lecz przynależą do sfery politycznej typologii. W konsekwencji nie mają absolutnego, stałego charakteru. Ich treść bywa zmienna. Jakkolwiek z uwagi na powyższe, libertarianizm może jawić się jako ruch naznaczony synkretyzmem. Libertarianie oponują przeciwko tezom o niekoherencyjności głoszonych przez nich przekonań. Stoją na stanowisku, że reprezentowany przez nich prąd charakteryzuje spójność, replikując, że niekoherencyjność cechuje ich politycznych oponentów. Pod adresem konserwatystów o wolnorynkowych inklinacjach wysuwają zarzut, że niekompatybilna jest równoczesna gloryfikacja wobec wolnego rynku i postulowanie niskich podatków z orędowaniem na rzecz dotowania przemysłu zbrojeniowego lub hołdowaniu silnemu władcy, autorytetowi, albowiem wiąże się to z krytykowaniem opodatkowania na rzecz jednego obszaru z akceptacją dla fiskalizmu w innej materii,
antenatów lewicy krytykują za to, że jednocześnie głoszą tezę o niemoralności prowadzenia wojny i powstrzymywania powszechnego poboru do wojska, co nie pozwala jednostce na samostanowienie, nie stroniąc od nawoływania do nakładania wysokich podatków, co w libertariańskiej optyce godzi w możność stanowienia jednostki o swoich dobrach. Krytykują ją także za to, że co prawda zgadzają się z egalitaryzmem prawnym, ale nie zgadzają już się z tym, że człowiek nie pozostaje równy na tle dochodowości, majątku i nie powinien być z tego faktu krzywdzony lub też karany wyższym opodatkowaniem swojego dobra. Austriacka szkoła ekonomii, laissez-faireism. Bardzo duże piętno na libertariańskiej idei odcisnęli przedstawiciele austriackiej szkoły ekonomii: Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe. Było to środowisko zrzeszające zwolenników wolnorynkowych rozwiązań. Warto w tym miejscu zarysować dystynkcję pomiędzy libertarianami a neoliberałami. Powinowactwo pomiędzy oboma odłamami istnieje, aczkolwiek utożsamianie ich jest wyrazem redukcjonizmu w recepcji wzmiankowanych nurtów. Różnica zarysowuje się na płaszczyźnie motywacji skłaniającej oba środowiska ku afirmacji wolnego rynku. Apoteoza kapitalizmu w przypadku neoliberałów ma swój zaczyn w utylitaryzmie. Neoliberałowie uwypuklają nade wszystko wydajność kapitalizmu, dlatego optują na jego rzecz. Jakkolwiek również libertarianie są entuzjastami wolnego rynku, atoli czynią to ze zgoła innych pobudek. Konstatują mianowicie, że system kapitalistyczny implikuje poszerzenie zakresu wolności jednostki poprzez dokonywanie swobodnych wyborów ekonomicznych i gwarancję zabezpieczenia własności prywatnej. Fakt, że system wolnorynkowy, jak mniemają libertarianie, cechuje większa wydajność niż jakikolwiek inny, poczytują oni za dodatkową zaletę. W obliczu tego kontrastu zasadne jest jednak poczynienie uwagi, że neoliberałowie zweryfikowaliby swoją perspektywę względem wolnorynkowej ekonomii w momencie dowiedzenia, że liberalizm pod względem efektywności sytuuje się niżej aniżeli inne rozwiązania ekonomiczne. Wówczas byliby oni skłonni do zaaprobowania choćby socjalizmu jako systemu bardziej zyskownego. Libertarianie z kolei nie dokonaliby zrewidowania swojego stanowiska, kładąc nacisk na to, że system wolnorynkowy ma nieusuwalny komponent moralny, sprzyjający rozwojowi ludzkiej wolności. Przez wzgląd na te pobudki nie byliby w stanie odnieść się z rewerencją do pozostałych systemów ekonomicznych, które jawią się im jako antonim ludzkiej wolności, w tym socjalizmu i pochodnych, z uwagi na to, że nie przyczyniają się one do maksymalizacji ludzkiej wolności i szczęścia oraz wysuwają roszczenie z tytułu dysponowania własnością prywatną z uwagi na zawinione nierówności. Libertarianie przeto, w przeciwieństwie do neoliberałów, nie posługują się wyłącznie utylitarystycznym bilansem zysków i strat na niwie ekonomicznej. Anarchokapitalizm. Analiza słowotwórcza terminu anarchokapitalizm ujawnia polityczno-etyczne afiliacje omawianego ruchu. Przedrostek anarcho odsyła do anarchistycznych źródeł nurtu, drugi zaś człon odsłania jego kapitalistyczne konotacje, odmienne od klasycznego anarchizmu w stylu syndykalistycznym, czyli takim rewolucyjnym i komunistycznym. Anarchokapitalizm stanowi tedy kontaminację anarchizmu i kapitalizmu. Anarchokapitalizm w sensie kompatybilnym z jego współczesnymi referencjami wiąże się z dorobkiem Murraya Newtona Rothbarda. Chociaż anarchokapitaliści przypisują sobie anarchistyczny rodowód w ramach nurtu anarchistycznego indywidualizmu, nieodmiennie toczą się dysputy nad prawomocnością sytuowania siebie przez adherentów odmawianego prądu na pozycjach anarchistycznych. Stosunek anarchosyndykalistów, anarchokomunistów i anarchokolektywistów wobec anarchokapitalistów znamionuje wyraźna rezerwa, czy raczej sprzeciw, wrogość. Nie uznają ich za równych sobie, za swoich pobratymców, partnerów, przyjaciół, u której podłoża leży odniesienie do kapitalizmu. Pozostałe poza anarchokapitalizmem właśnie nurty anarchistyczne uznają bowiem system kapitalistyczny za wrogi sobie, za nieetyczny, oparty na wyzysku i hierarchii, opowiadający za rosnące nierówności społecznej, ustanawiający niesprawiedliwą hierarchię społeczną. Wspomniane odmiany anarchizmu kwestionują anarchokapitalistyczną perspektywę w kwestii własności prywatnej.
Ze spalanie pierwiastków anarchistycznych z apoteozą kapitalizmu interpretują jako oksymoron. Oba te komponenty stanowią dlań ideę zgoła nie do pogodzenia. Wszelako dla anarchokapitalistów synteza anarchizmu i kapitalizmu jawi się jako całkowicie uprawniona. Poczytują oni negowanie przez pozostałe odłamy anarchistyczne prawa do swobodnego zawiadywania własnością prywatną i dokonywania transakcji w ramach wolnego rynku jako niekorespondentujące z ideą wolności. W perspektywie anarchokapitalistycznej pełna ekspresja wolności i realizacja uprawnień jednostki i samoposiadanie nie może dokonać się w formach kolektywistycznych, postulowanych przez wyżej wymienione nurty anarchistyczne. Anarchiści sytuują się jako antagoniści instytucji państwa, jednakże zasadniczo różnicują się w kwestii podejścia do kapitalizmu i własności prywatnej. Należy jeszcze wyakcentować różnicę pomiędzy anarchizmem a anarchią. Anarchia wyraża się w chaosie i samowoli. Anarchizm stanowi bezpaństwową wizję organizacji społeczeństwa. Oddolny ład spontaniczny, który polega na samopomocy, na współpracy, kooperacji i na wymianach towarów i usług. Istotnym elementem anarchokapitalistycznej wykładni jest niezgoda na jakiekolwiek formy opodatkowania. Sprzeciw ten radykalni libertarianie wywodzą z faktu, że pozostaje ono nie do pogodzenia z realizacją wolności, możliwości do samostanowienia i zawiadywania wypracowanymi lub otrzymanymi dobrami. Każdy wariant podatkowy odczytywany jest z perspektywy tej doktryny jako zamach na prawa jednostki. Redystrybucja dóbr jawi się anarchokapitalistom jako niesprawiedliwa, albowiem wiąże się z uprzednim odebraniem czyjejś własności prywatnej bez aprobaty zainteresowanego. Podatki w ich ujęciu sprzężone są z przymusem, zaś każda ingerencja zewnętrzna w dobra wypracowane przez jednostkę jest deprecjacją wolności. Wobec antypodatkowych rozwiązań anarchokapitalistów liści opowiadają się za demontażem instytucji państwa i scedowaniem leżących w jego gestii uprawnień na prywatne podmioty: edukacja, opieka zdrowotna, sektor finansowy, transport, poczta, budowa dróg, sądownictwo, policja, armia powinny zostać pozbawione państwowej kurateli i funkcjonować w ramach wolnorynkowej gospodarki. Państwo więc w libertariańskiej optyce urasta do miana organizacji przestępczej, mafijnej, gdyż uzurpuje sobie prawo do monopolizacji usług w zakresie bezpieczeństwa, ochrony oraz gromadzi majątek, haracz niezbędny do swego utrzymania poprzez zobowiązanie do uiszczania świadczeń podatkowych. Przez wzgląd na to, że państwo jako jedyne rości sobie prawo do zawiadywania formacjami siłowymi i posługuje się aparatem przymusu, stanowi dla anarchokapitalistów strukturę niemoralną. Podobnej krytyce poddane są pozostałe formy ograniczania samostanowienia jednostek. Anarchokapitaliści aprobują możliwość zażywania przez człowieka dowolnego rodzaju narkotyków, uprawiania prostytucji, legalizacji hazardu. Swoją perspektywę w tej materii opierają na konstatacji, że dobrowolnego aktu podejmowanego przez jednostkę nie należy penalizować, dopóki nie wiąże się on z ingerencją w możliwości stanowienia o sobie innych i ich własność prywatną, czyli prawo pięści i nosa. Anarchokapitaliści hołdują przekonaniu, że nie ma przestępstwa bez ofiary. Nadmienić należy, iż fakt, że anarchokapitaliści optują za legalizacją wspomnianych wyżej praktyk, niekoniecznie wiąże się z ich osobistą aprobatą. Uznają oni jednakże, że nikt nie może za pomocą prawnych procedur ograniczyć ludziom możliwości wyboru, nawet jeśli przynosi mu to szkodę. Anarchokapitalista może z całą stanowczością pozostać krytyczny wobec narkotyków, lecz nie uczyni nic, ażeby prawnie wdrożyć zakaz ich obrotu. Minarchizm. Należy silnie wyakcentować, że sytuowanie minarchistów na pozycjach libertariańskich jest rzeczą cokolwiek kłopotliwą. Co prawda minarchizm funkcjonuje w dyskursie naukowym jako jedna z afiliacji libertarianizmu, niemniej zasadność tego rodzaju kwalifikacji poddawana bywa wątpliwość przez wzgląd na wyrażaną przez minarchistów aprobatę wobec co prawda minimalistycznym wariancie instytucji państwa jako nocnego stróża. Mając na uwadze tę ambiwalencję w interpretacji minarchizmu, pozwolę sobie jednak dokonać jego recepcji. Sam termin minarchizm wywodzi się z określenia minimalny anarchizm. Minarchiści posiadają antyetatystyczne ukierunkowanie. Uznają za konieczność
poniechanie przez państwo ingerencji w gospodarkę. Powinność państwa sprowadzają do pełnienia roli tzw. nocnego stróża, do czuwania nad bezpieczeństwem obywateli i przebiegu zawierania przez nich dobrowolnych umów. Wykraczanie poza to pole interpretują jako szkodliwe, choć nie są w stanie zapewnić, że tak się nie stanie. Nie są w stanie uniemożliwić mu ekspansję, rozrost. Redystrybucja odbywająca się poprzez system podatkowy jest dla niej niedopuszczalna, o ile nie jest przeznaczona na funkcjonowanie systemu policji, wojska i sądownictwa. Również w łonie minarchistów zarysowuje się kontrast na polu motywacji skłaniającej ku apologii kapitalizmu. Jeden z czołowych przedstawicieli tego nurtu, Robert Nozick, krytykując opodatkowanie, powołuje się na dwie kategorie: imperatyw kategoryczny Kanta oraz legalistyczną teorię sprawiedliwości. Zgodnie z kantowskim imperatywem nie można traktować człowieka jako środka, o ile nie ujmuje się go zarazem jako celu. Redystrybucja jawi się Nozickowi jako nieuprawniona, oznacza bowiem, że zamożniejsi zostają potraktowani wyłącznie jako środek do celu. Poprawienia losu gorzej sytuowanych. W optyce Nozicka to rozwiązanie naznaczone jest instrumentalnym traktowaniem niektórych warstw społecznych. Opodatkowanie Nozick interpretuje nie tylko jako niedopuszczalną ingerencję we własność prywatną, ale i zakwestionowanie imperatywu Kanta prowadzące do uprzedmiotowienia jednostki. Drugą z przesłanek skłaniających Nozicka do odrzucenia redystrybutywnego charakteru opodatkowania jest legalistyczna koncepcja sprawiedliwości, w myśl której to, co jednostka nabyła bez naruszania wolności i własności prywatnej innych, jest jej prawowitym udziałem i nie może zostać jej odebrana. Jeśli przeto jednostka nabyła dochód, spadek, darowiznę i tym podobne bez godzenia we własność prywatną pozostałych, nie istnieje uzasadnienie dla jej rozparcelowania pod postacią opodatkowania. Pozostałe odłamy libertarianizmu. Anarchokapitalizm i minarchizm nie wyczerpują mozaiki nurtów o libertariańskim zabarwieniu, wszelako pozycjonowane są jako najbardziej reprezentatywne dla rzeczonego prądu. W poczet pozostałych odłamów libertarianizmu, ponownie z zastrzeżeniem, że ich kwalifikacja nastręcza szeregu kontrowersji, bywa kwestionowana, zaliczyć można m.in. paleolibertarianizm, stojący na stanowisku, że system kapitalistyczny powinien zostać uzupełniony o pierwiastek religijno-konserwatywny w przestrzeni publicznej, agoryzm postulujący, że dominację państwa winno się zwalczyć poprzez budowanie tzw. podziemnej czarnej gospodarki, czyli tworzenie szarej strefy zajmującej się dostarczeniem wszelkich dóbr i usług, włącznie z tymi uznawanymi za nielegalne. W dłuższej perspektywie, zgodnie z intencją agorystów, winno przynieść to państwu potężny uszczerbek i w konsekwencji przyczyni się do jego rozpadu wewnętrznego. Naczelne kategorie libertariańskie. Samoposiadanie. W libertariańskiej perspektywie wolność umowana jest jako brak przymusu i ingerencji zewnętrznej. Jest to wolność w ujęciu negatywnym od. Libertarianie za aberrację poczytują głosy o wolności pozytywnej, wolności do. Jest to pochodna libertariańskiej koncepcji samoposiadania. W tejże perspektywie człowiek jest właścicielem siebie i wszystkiego, co wypracował, stworzył i nabył w drodze kupna wymiany. To, co wytwarza, jest niejako jego przedłużeniem i niepodzielnie doń należy. Wysuwanie roszczeń wobec własności prywatnej libertarianie uznają za akt agresji. Warto w tym miejscu poczynić dystynkcję, że wykoncypowana przez libertarian idea samoposiadania nie koresponduje z koncepcją samoposiadania uformowaną na gruncie personalizmu chrześcijańskiego. Karol Wojtyła, uwypuklając doniosłą rolę samoposiadania, wskazywał, że jest ono nierozerwalnie sprzężone ze strukturą osoby. Libertarianie nie posługują się kategorią osoby w sensie kompatybilnym z personalistycznymi referencjami. Libertariańskie ujęcie samoposiadania wypływa z uznawanego za prymarne w tym nurcie prawa do własności, w tym własności siebie, swoich członków ciała, którymi zarządzamy autonomicznie, z własnym umysłem i ośrodkowym układem nerwowym. Prawo do własności oznacza bowiem prawo do samostanowienia, dysponowania swoim ciałem i dobrami. Libertariański rodowód samoposiadania nie sięga do źródeł osobowych. Akcentowanie tego rozróżnienia jest zasadne, gdyż część libertarian nie stroni od sięgania po dorobek personalistyczny i stara się niekiedy w zawoalowany sposób wykazać powinowactwo pomiędzy personalistyczną koncepcją samoposiadania z libertariańską optyką w tym względzie.
aksjomat o nieagresji. Prekursor anarchokapitalizmu Murray Newton Rothbard konstatuje, że żaden człowiek ani grupa ludzi nie ma prawa do agresji skierowanej przeciwko osobie lub własności innego człowieka. Agresję definiuje się jako zainicjowanie użycia lub groźbę użycia siły fizycznej, przemocy przeciwko osobie lub własności innego człowieka. Agresja jest więc synonimem naruszenia praw. Aksjomat o nieagresji daje libertarianom asumpt do wszelkiej argumentacji piętnującej naruszanie wolnościowych praw jednostki. Skonstatować należy, że spektrum agresji jest zarysowane nader szeroko, co rodzi pokusę jej dowolnego stopniowania. W ujęciu libertariańskim za agresję poczytuje się każdą ingerencję zewnętrzną, przejawiającą się w prawnym sankcjonowaniu określonych zachowań, np. dystrybucji narkotyków i nakładaniu jakichkolwiek podatków. Tym samym wszystko, co nie pozwala na dowolność w samostanowieniu i zarządzaniu własnością prywatną, ujmowane jest jako akt agresji i piętnowane. Zakończenie. Podsumowując libertariańskie credo, można zawrzeć w następujących tezach. Gloryfikacja wolności, najczęściej rozumianej w sposób negatywny, wolność od, przeświadczenie o zdolności jednostek do samoorganizowania się, postulat zniesienia bądź radykalnego zawężenia uprawnień instytucji państwa, negacja lub ścisłe ograniczenie opodatkowania, w tym kwestionowanie jego redystrybutywnego charakteru, podkreślanie znaczenia samoposiadania jednostki i własności prywatnej. Oba te komponenty figurują jako prymarne wartości w omawianym nurcie. Przyznanie fundamentalnego znaczenia tzw. aksjomatowi o nieagresji, to jest uznawanie za niedopuszczalną jakiekolwiek formy zewnętrznej ingerencji ukierunkowanej na zabranianie jednostce w dowolnym samostanowieniu i zawiadywaniu własnością prywatną. Bardzo dziękuję.